Tomasz Tarnikowski, witam w Starciu Cywilizacji. Dziś porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed polskim kościołem w związku z rozpoczynającą się dziś wizytą ad limina polskich biskupów w Watykanie. A moimi państwa gośćmi są dr Sebastian Duda, publicysta, filozof, teolog, więź, i Dawid Gospodarek, publicysta, Katolicka Agencja Informacyjna Magnificat Polska. Witam serdecznie obu panów. No, wiadomo, że dzisiaj startuje wizyta ad limina. To pierwsza grupa biskupów już jest w Rzymie i już dzisiaj rozpoczyna swój tour po kongregacjach, spotkania z papieżem, a także msze święte w najważniejszych bazylikach. Ale powiedzmy sobie szczerze, no nie to jest głównym przedmiotem naszego programu. Biskupi musieli przedstawić swoje raporty poświęcone temu, co się dzieje obecnie w ich diecezjach, także w Polsce. No i zacznijmy od próby takiego zdiagnozowania. Co panów zdaniem polscy biskupi w tych raportach powinni umieścić? I może zaczniemy od dziennikarza newsowego Katolickiej Agencji Informacyjnej, no bo Katolicka Agencja Informacyjna powinna być najlepiej w tej sprawie poinformowana. Nie twierdzę, że czytał redaktor Gospodarek te dokumenty, no ale na pewno przynajmniej trochę na ten temat usłyszą. Tak, nie, oczywiście nie wiem, co jest w dokumentach biskupów i z czym oni postanowili pojechać do Rzymu, jakie problemy, jakie zalety swoich decyzji chcą przekazać papieżowi. Jeśli chodzi o takie kwestie, które mogą wskazać, że są do przepracowania jeszcze w przyszłości, nad którymi będą musieli się pochylić duszpasterstwo i może poprosić o jakieś rady i błogosławieństwa na tę pracę papieża Franciszka, to pierwsza rzecz rzeczywiście to taka, z którą widać też, że cały czas od lat już Kościół tutaj w Polsce się zmaga coraz lepiej, bo też na to wskazał chociażby konferencja ostatnia międzynarodowa dotycząca właśnie kwestii pedofilii w Kościele. Mianowicie ten problem, w sensie jak sobie Kościół tutaj z tym radzi, jak patrzeć na to, że już ponad 10 biskupów zostało ukaranych za zaniedbania, powiedzmy, w kwestii traktowania podejścia do księży, którzy jakby po prostu wykorzystywali seksualnie nieletnich. I tam no, były po prostu jakieś przymykanie oka, ukrywanie, nierespektowanie wówczas też obowiązującego prawa i tak dalej. Na pewno to byłaby ważna kwestia. Druga kwestia, może też formacja seminaryjna właśnie. Teraz od października wchodzi u nas nowe rozporządzenie co do tego, jak to powinno wyglądać. Polska odpowiedź na to, jak wygląda takie ratio watykańskie. Więc może rzeczywiście też o tym warto porozmawiać, na ile, czy przedstawić papieżowi właśnie, na ile wizja formacji polskich księży jest spójna z tym, jak to wygląda w Kościele powszechnym, czym jeszcze można się zainspirować i tak dalej. Może kwestia też ewangelizacji. Po prostu, w sensie jak to wygląda, jak to mogłoby wyglądać, gdzie jest potencjał, co jeszcze właśnie można zrobić w tej kwestii. Takie trzy rzeczy mi przychodzą jako pierwsze do głowy. No to Sebastian Duda, teraz przerzucamy do publicysty, filozofa i teologa. Jakie twoim zdaniem biskupi powinni sprawę do Watykanu zawieść? Przede wszystkim przedstawić to, co jest sytuacją Kościoła w Polsce. Ona wbrew takim zapewnieniom triumfalistycznym, które jeszcze gdzieniegdzie wybrzmiewają, nie jest dobra i trzeba to uczciwie przedstawić. To, co pan redaktor powiedział, jest bardzo ważne i odnośnie no, tych trzech rzeczy. Wszystkie trzy są trudne, jak myślę, dla biskupów, to znaczy i kwestia przypadków pedofilii tak zwanej księżowskiej, czy ewangelizacja, właśnie informacja seminaryjna. Ale my sobie musimy uczciwie powiedzieć, biskupi powinni to powiedzieć w Watykanie, że my mamy do czynienia z kryzysem Kościoła w Polsce, z kryzysem katolicyzmu w Polsce po prostu. Że wzmogły się tendencje sekularyzacyjne, że coraz więcej ludzi odchodzi z Kościoła i to w różnych diecezjach widać. Spadek powołań do seminarium jest jakby zależny od tego, a przecież do tej pory był przedstawiany przede wszystkim jako wynik niżu demograficznego, czegoś podobnego, to musi być naprawdę uczciwie powiedziane, że młodzież w Polsce jest mocno zdechrystianizowana, co pokazały ostatnie miesiące, że duszpasterstwo kuleje na wielu, wielu poziomach
i że nie bardzo widać dobre możliwości zaradcze w tym względzie. Znaczy Polska się zaczęła upodabniać w bardzo szybkim tempie, ten najsilniejszy jak dotąd kraj katolicki w Europie, do krajów Europy Zachodniej. I po wielu latach się wydawało, że u nas te procesy będą przebiegać, bo przebiegały do pewnego stopnia inaczej, że mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. I mamy do czynienia z pewną taką sytuacją, w której pojawia się nie tylko to, co nazywamy atakami na Kościół, no, tłumaczone jako, nie wiem, ideologiczne ataki, z takimi też mamy do czynienia oczywiście, ale mamy do czynienia z coraz szybciej sekularyzującym się społeczeństwem, które odchodzi od katolicyzmu i to odchodzi coraz bardziej świadomie. Więc tutaj jest mnóstwo jakby aspektów związanych z tą sekularyzacją. Od lekcji religii w szkole, w wielkich miastach coraz więcej jest klas, gdzie dzieci uczęszczające na katechezy, prawda, są mniejszością. Po brak sensownych rozwiązań dla ludzi, którzy krytycznie patrzą na instytucje Kościoła, a nie mają dobrej jakby formacji katechetycznej. Tutaj pan redaktor o tym mówił, prawda, jakie formy ewangelizacji dla nich jakby przyjąć. No i trzecia sprawa, no to są to, co wydawało się siłą taką, moc, wielką siłą Kościoła w Polsce, czyli moc, potęga ruchów, nowych ruchów, to ostatnio zostało wystawione na próbę i wiemy, że mamy duże kłopoty i z ruchem charyzmatycznym, prawda, i z różnymi jakby wypaczeniami w jego łonie. Także w innych ruchach kościelnych mamy do czynienia z charyzmatycznymi liderami, którzy skupiają wokół siebie pewne grona ludzi, pewne grona wyznawców. Ci liderzy często głoszą niezbyt bezpieczne, czy skrajnie niebezpieczne poglądy teologiczne, proponują duchowość, która przyciąga, ale która ma charakter wypaczony. Jakby to się oczywiście dzieje w kontekście raportu dotyczącego dominikanina Pawła M. I to też powinno być w jakiś sposób przedstawione. Pytanie oczywiście, czy biskupi zdobędą się na taką diagnozę, czy powiedzą, że to są, nie wiem, przejściowe kłopoty, albo że wszystko jest świetnie i się dalej rozwijamy, a jakby trudna sytuacja Kościoła w Polsce wynika tylko z ataków ideologicznych wrogów Kościoła. Jeżeli tak to będzie przedstawione, to ja nie widzę tutaj specjalnych możliwości na to, żeby ta wizyta była udana. Mam nadzieję, że w Watykanie są ludzie, którzy potrafią rozpoznać tego typu retorykę i dobrze ją krytycznie odebrać. To znaczy w tym sensie, żeby krytycznie na nią zareagować odpowiednio i przez tę skorupę retoryczną dojść jakby do sedna problemu. A sednem jest kryzys katolicyzmu w Polsce. Właśnie zacznijmy od tej sekularyzacji. Za chwilę dojdziemy pewnie do powołań kapłańskich, bo to też doskonale widać ostatnie dane dotyczące liczby spadającej z roku na rok. To jest bardzo charakterystyczne. Te liczby spadają z roku na rok. O 15-20% jest mniej, jeżeli chodzi o liczbę powołań kapłańskich. Ja w ogóle nie mówię powołań do seminariów na razie, wstępujących do seminariów. Nie mówię w ogóle o powołaniach żeńskich, bo to jest jeszcze większe i jeszcze głębszy kryzys i jeszcze szybciej postępujący, ale zacznijmy od sekularyzacji, bo to jest bardzo ciekawy i bardzo istotny wątek, no bo ostatecznie no skąd się mają brać powołania do kapłaństwa, czy do zakonu, czy nawet do małżeństwa? Te liczby też spadają, to znaczy to też trzeba sobie zupełnie jasno powiedzieć, że liczba osób zawierających sakramentalny, czy nawet cywilny związek małżeński z roku na rok spada i nie są to tylko kwestie demograficzne, one także mają swoje znaczenie, ale to nie... Powiedziałbym, to nie wyczerpuje problemu, tak bym stwierdził ogólnie. Te liczby są dużo niższe, niż by, tu cudzysłów, wypadało z danych statystycznych. Więc zacznijmy od tego pytania. Co takiego się stało w Polsce? Czy to jest po prostu tylko element szerszego procesu, który doszedł do Polski z opóźnieniem, po kilkunastu latach? Czy też jest coś charakterystycznego w tej naszej polskiej, ja bym powiedział, obojętności, bo ja akurat, nawet oczywiście są ideologiczne ataki, ale ja mam wrażenie, że Kościół w Polsce w tej chwili głównie się zmaga z obojętnością, a nie z realnym atakiem, bo te bardzo silne ataki, czy bardzo silne wzburzenie związane z protestami na jesieni ubiegłego roku, ono się błyskawicznie wypaliło. Wystarczyło kilka miesięcy i wróciliśmy do takiej kompletnej obojętności, która i tak kończy się wyjściem z Kościoła. Nawet moi rówieśnicy czasem mówią,
Wiesz, no chodziłem, całe życie chodziłem, byłem ministrantem, potem chodziłem, prowadziłem dzieci do pierwszej komunii, ale teraz jakoś tak się to wypaliło, jakoś tak, no jakoś tak przestałem chodzić. W młodszym pokoleniu to widać jeszcze szybciej, to znaczy to jest proces, który nastąpił w ciągu kilku dosłownie lat w klasach maturalnych. Kilkoro osób chodzi na katechezę. W czasach studenckich to są jeszcze mniejsze odsetki i ci ludzie bardzo często nie będą mieli gdzie wrócić, bo oni nigdy w kościele nie byli. W związku z tym doświadczenia religijnego czy doświadczenia bycia we wspólnocie nie mają, w związku z tym bardzo trudno będzie je zastosować jako element zachęcający do powrotu. Dawid Gospodarek jako przedstawiciel młodszego pokolenia, bo my z Sebastianem to jesteśmy w podobnym, już średnim wieku. Rzeczywiście obserwuję to i to nie, jakby nie da się nie dostrzec tych trendów sekularyzacyjnych i frustracji też kościołem instytucjonalnym w Polsce. Też dla mnie było bardzo jakby wymowne to, że jak obserwowałem wspomniane właśnie strajki zeszłego roku, strajki kobiet i z tego roku, to też tam brali udział aktywnie ludzie, których znałem z duszpasterstw, czy to dominikańskich, czy to innych aktywności w kościele. I też to niekoniecznie były osoby, które jakby zrezygnowały z bycia w kościele i z utożsamiania się z nim, ale po prostu miały dość i były sfrustrowane kościołem instytucjonalnym. Więc też takie rzeczy też widać. Jeśli chodzi o sekularyzację samą, to no oczywiście poza tym sekularyzacją jako procesem pewnym, to są takie motywy, które bardziej przyczyniają się do niechęci do kościoła instytucjonalnego. Czyli właśnie na przykład bardzo mocna na pewno jest ta kwestia skandalu wykorzystywania seksualnego i tego, jak kościół systemowo sobie z tym radził czy nie radził. To jest duży problem, to jest rzeczywiście skandal i to ludzi bardzo zgorszyło po prostu i zniechęciło do kościoła. Druga rzecz to też bardzo mocno widać też w wypowiedziach, w komentarzach, w rozmowach, nawet przy rodzinnym gdzieś stole. No właśnie kwestie relacji, powiedzmy, kościół hierarchiczna a władze państwowe. To też jest skomplikowane, też się różnie przejawia, jest bardzo różnie odbierane przez ludzi i często jest powodem dużej frustracji właśnie kościołem instytucjonalnym. Też ludzie mają bardzo różne doświadczenia, jeśli chodzi o takie życie i duszpasterstwo parafialne. To, że tak, też może być przyczyną dużej frustracji to, że księża jakby nie wychodzą naprzeciw potrzebom i wrażliwości współczesnego człowieka, współczesnego parafianina, czy to w małych miastach, czy w dużych tak samo. Więc takie kwestie bym widział i to się bardzo przekłada jakby na to, że i rodzice niekoniecznie zmuszają dzieci do chodzenia na religię, jak kiedyś to było, do chodzenia do kościoła, do uczestnictwa w wspólnotach, nie ma nawet jakiejś subtelnej zachęty i dzieci same sobie też jak najbardziej i młodzież nie chcą w tym uczestniczyć. To jest naturalna jakby konsekwencja tej frustracji instytucjonalności kościoła. I też mieliśmy przy okazji i tych protestów do czynienia z tą falą apostazji, można powiedzieć, bo jednak to było dość duże zjawisko. Też wśród moich znajomych, których właśnie znałem z kościelnych wspólnot, widziałem to, że to się dzieje, że to moi znajomi robią po prostu w ramach frustracji i niechęci do tego, jak widzą Kościół. I dla mnie ciekawe było to, że sporo osób jakby motywowało apostazję, czyli chęć zerwania z kościołem instytucjonalnym, nie utratą wiary, czy właśnie niewiarą w chrześcijaństwo, w przekaz kościoła, ale w to, że jakby to, jak znają i jak doświadczają kościoła instytucjonalnego, nie pozwala im jakby uczciwie prowadzić chrześcijańskiego życia, tak jakie znają, jakie chcą prowadzić. I to jest też dużo mówiące i to jest też duże wyzwanie dla nas jako katolików i dla biskupów, dla księży, którzy gdzieś prowadzą duszpasterstwo.
przerzucam głos do Sebastiana Dudy, ale ja bym jeszcze trochę, nie chcę powiedzieć skorygował, trochę popolemizował z redaktorem Gospodarkiem, bo ja mam wrażenie, że oczywiście frustracja instytucji to jest jedna rzecz, ona jest głęboka, pogłębiająca się i jest istotna, ale mam też takie wrażenie, że coraz częściej przestaliśmy sobie zadawać pytania, na które chrześcijaństwo odpowiada, że to jest w pewnym sensie także istota tego kryzysu. No, jednym z fundamentalnych pytań człowieka jest pytanie o sens cierpienia. I na to pytanie chrześcijaństwo odpowiada spójnie. Tylko że współczesny świat nie zadaje tego pytania. On zadaje pytanie o to, jak uniknąć cierpienia. Jak sprawić, żeby bólu nie było. No i to jest zupełnie inne pytanie, na które oczywiście chrześcijaństwo nie odpowiada, bo na to odpowiada technika, medycyna. Świat współczesny bardzo skutecznie walczy z bólem. I dobrze, że walczy, żeby nie było wątpliwości. Natomiast efekt jest taki, że przesuwa się bardzo mocno punkt ciężkości debaty i chrześcijaństwo trochę, przepraszam za takie radykalne sformułowanie, ale zostaje ze swoimi odpowiedziami w świecie, w którym nikt tych odpowiedzi nie potrzebuje. I tu pytanie do Sebastiana Dudy, który się zajmuje postchrześcijaństwem, czy takim postchrześcijańskim myśleniem, czy to też trochę nie jest nasz problem, że my tak naprawdę nie słyszymy realnych pytań, które zadają współcześnie ludzie, w efekcie nie możemy im dać odpowiedzi. To znaczy, a nawet jak dajemy odpowiedzi, to one są obok pytań, a nie rzeczywiście trafiają w istotę pytań, które zadaje sobie współczesny człowiek. Pełna zgoda z tym, że to nie tylko jest kwestia tego, że ludzie sobie nie zadają takich pytań. Ludzie cierpią i pytają o sens cierpienia. No, tego nie można uciec, nawet jeżeli technika się rozwija w cudowny sposób i uczymy się uśmierzać ból fizyczny, psychiczny i tak dalej. Oczywiście to ma swoje skutki na poziomie kultury popularnej, cywilizacji, że to uśmierzanie staje się jakby taką treścią życia, ale od pewnych pytań egzystencjalnych nie uciekamy. Problem w tym, że chrześcijaństwo, które ma odpowiedzi, używa języka, który po pierwsze jest niezrozumiały, po drugie jest często traktowany jako skostniały, zmitologizowany albo no wręcz opresyjny i jest odrzucany w związku z tym, jako coś po prostu, co jest, nie wiem, eksponatem z muzeum. Czyli w tym sensie no, potrzebne jest rzeczywiście to, o czym mówię od jakiegoś czasu. To jest taka moja intuicja, jakieś nowe otwarcie doktrynalne, wyrażenie tych treści chrześcijańskich tak, żeby one mogły odpowiadać ponownie na pytania tych ludzi, bo te pytania jednak są ciągle. Oczywiście w sekularyzacji zawsze wskazywano na kilka momentów takich, które ją umożliwiają. Rozwój techniki jest jednym z nich oczywiście, czy rozwój nauki w ogóle. Natomiast drugim jest konsumpcjonizm i wielu ludzi, nie wiem, w krajach zachodnich, wielu teologów w krajach zachodnich mówią, że po prostu kultura konsumpcyjna odpowiada za to, że ludzie odchodzą od chrześcijaństwa, co jest do pewnego stopnia prawdą. Myśmy tego nie przyjmowali dość długo w Polsce, ale widać, że już mamy także do czynienia ze społeczeństwem konsumpcyjnym tutaj. I w związku z tym no, pewne głębsze treści czasami się nie przebijają na tej agorze, której liczy się konsumpcja. Tania konsumpcja, natychmiastowa konsumpcja i dość płytka, ostatecznie związana z nią mentalność czy duchowość. Ale sekularyzacja, jeśli chodzi o Kościół, o chrześcijaństwo, ma także inny moment, który staje się coraz widoczniejszy w ostatnich latach szczególnie. To jest załamanie się pewnego systemu, pewnej wizji teologicznej, a w katolicyzmie to chodzi przede wszystkim o kapłaństwo hierarchiczne i system klerykalny, co uwydatniły mocno skandale związane z wykorzystaniem seksualnym przez duchownych, że po prostu pewna wizja kapłaństwa nie tyle, że się wyczerpała, że ona właściwie była błędna i wypaczona i my, nie dostrzegając tego nie w perspektywie ostatnich dekad nawet, ale stuleci, zgotowaliśmy sobie, nie wiem, w naszym kościele no właśnie coś takiego, co jest powszechnym zgorszeniem, nie tylko dla katolików przecież, ale dla całego świata. Kościół przestał być w związku z tym traktowany i widziany jako coś, czym teologicznie być powinien, to znaczy jako znak zbawienia w świecie, tak jak mówi ostatni sobór. I jeżeli nie podejmiemy tego, no to ja nie widzę jakby możliwości zaradzenia także w polskim kościele pewnym zjawiskom. My nie działamy w próżni.
Znaczy, rzeczywiście mamy te same kłopoty kulturowo-cywilizacyjne, co kraje zachodnie już, ale mamy ten sam kłopot teologiczny, co chrześcijaństwo i katolicy, w szczególności w ogóle na świecie. Jesteśmy w systemie naczyń połączonych. I w związku z tym, to o czym ty mówiłeś, Tomku, znaczy odpowiedź, prawda, którą możemy dawać, czy powinniśmy właściwie dawać ludziom, którzy odeszli od chrześcijaństwa odchodzą, traktują je jako właśnie taką anachroniczną skorupę, jako coś, prawda, co nie może dać im odpowiedzi na żywotne pytania. Te pytania ciągle są, mimo jakby tego cywilizacyjno-kulturowego kontekstu, o którym powiedziałem, dlatego że no, niestety człowiek od nich nie ucieknie. Znaczy, mimo rozwoju techniki, mimo płytkiej kultury, no, raz po raz jednak się będzie potykać o to, że jest bytem przygodnym, skończonym i nie jest do końca samowystarczalny, mimo tego, że różni pseudoapostołowie głoszą tego typu koncepcje. Ale istotnie, i to nie chodzi tylko o zmianę języka prostą, tak? To znaczy całe lata powtarzano, że nie mamy dobrych zdolności komunikacyjnych tej ewangelizacji, że wystarczy zmienić język. Nie, myślę, że chodzi o coś głębszego, naprawdę o przemyślenie na nowo treści chrześcijańskich w kontakcie z tymi ludźmi postwierzącymi, niewierzącymi, tak, aby one mogły znowu zadziałać, aby mogły być w jakiś sposób przyjmowalne, tak? Przyjęte, umożliwić ich przyjęcie. Bo to, co w tej chwili robimy, to dla bardzo wielu postwierzących jest powtarzaniem pustych frazesów. Mówię o tym z niepokojem i mówię o tym ze smutkiem, ale te rozmowy, które odbywam, szczególnie w ostatnich miesiącach w Polsce, no, nie pozostawiają mi żadnych złudzeń w tej kwestii. No i pytanie do Dawida Gospodarka, powolutku zbliżamy się do końca. Trochę dotknął tego problemu dr Sebastian Duda, mówiąc o tym, że wyczerpał się pewien model kapłaństwa, albo nie tyle się wyczerpał, nawet Sebastian powiedział, ile on nigdy nie był poprawny. Ale to też widzimy w seminariach do pewnego stopnia, bo w związku z tym, że ten model posttrydencki, zbudowany oczywiście na wcześniejszych fundamentach, ale jednak w duchu takiej armii, oficerowie, generałowie zamknięci trochę i odseparowani od świata, na ile to było prawdziwy obraz, to jest zupełnie osobna kwestia. Teraz nie mówimy o historii, tylko o pewnej rzeczywistości doktrynalnej. Ten model się wyczerpał, nowy jakoś tam powstaje z trudem, natomiast no, w sytuacji w świecie, w którym bycie księdzem nie oznacza bycia lepszym chrześcijaninem, czy bardziej wyniesionym, a to już Sobór Watykański II mówi bardzo jasno, a postwatykańskie teologie mówią jeszcze jaśniej, no to nie ma specjalnej atrakcji w byciu, przepraszam za takie brutalne wrażenie, księdzem, nie ma też atrakcji społecznej, to znaczy to już nie jest w wielu krajach, podkreślmy, bo są kraje, gdzie tak dalej jest, w Afryce czy na przykład, czy nawet w Ameryce Łacińskiej, chociaż to też się już zmienia, to już nie jest wyniesienie społeczne, więc nie ma żadnego powodu świeckiego, tak powiedzmy, żeby być księdzem, no i efekt jest taki, że te powołania spadają. Mamy jakąś możliwość, żeby ten proces zatrzymać, czy też będziemy szukać rozwiązań jak biskupi niemieccy, francuscy, inni, łącząc parafię, przerzucając część obowiązków, tych, które nie są związane doktrynalnie z kapłaństwem, na świeckich czy asystentów pastoralnych? Moim zdaniem to, że już nie ma takich świeckich motywacji w tym, że młodzi ludzie decydują się na pójście do seminarium na drogę kapłańską, to jest akurat dobra rzecz i pomagająca bardziej zweryfikować swoje powołanie, rozeznać je. Więc ja na to, jako że kapłaństwo już jakby nie jest takim prestiżem, nie jest takim motywem do wybicia się społecznego, to na to patrzę akurat pozytywnie, że rzeczywiście jakby łatwiej, sensownie, teologicznie, duchowo zweryfikować, rozeznać swoje powołanie. To na pewno ułatwia to rozeznanie. I jest też tak, ja pamiętam tak jedną rozmowę z pewnym ordynariuszem, który właśnie mówił, że jest teraz mniej, to jeszcze było przed pandemią, teraz się jeszcze bardziej to zmieniło przez to, że nie dość, że mało jest powołań, to jeszcze księża pomiera i tak dalej, to jest też druga kwestia. W każdym razie właśnie mówił, że jest problem taki kadrowy, powiedzmy, że jest coraz mniej księży, coraz mniej powołań i to spada. I właśnie zapytałem go o to,
po pierwsze, kto jest na przykład jego rzecznikiem, kto jest dyrektorem Caritasu, kto jest dyrektorem archiwum diecezjalnego, kto jest dyrektorem diecezjalnej gazety i tak dalej. I rzeczywiście okazało się, że jest wielu księży, którzy pełnią funkcje ważne, dyrektorskie, już nie mówiąc o innych mniej prestiżowych funkcjach, które mogliby spokojnie realizować świetnie i też dobrze przygotowani przecież. I też byłoby doskonale. To jest wszystko prawda. Tak. Ja już muszę kończyć niestety, bo nasz czas dobiega końca. Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Jeden z moich znajomych przyjaciół księży powiedział kiedyś, kiedy biskupi zaczną mieć problemy kadrowe, zaczną cenić tych księży, których mają. Co także będzie wyznaczało pewną zmianę relacji władzy, o czym nie mówiliśmy dzisiaj, ale co niewątpliwie także pozostaje problemem nie tylko w polskim, ale również w polskim kościele. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Sebastian Duda, publicysta, filozof, teolog, więź i Dawid Gospodarek, publicysta, Katolicka Agencja Informacyjna i Magnificat Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Terlikowski.